Moi drodzy, dzisiaj dość trudny temat, dlatego że media mainstreamowe zestawiają wypowiedź arcybiskupa gondeckiego z, arcy, z arcybiskupem, z biskupem Dajczakiem. Jeden mówi o depresji, otwarcie, jako jednej z przyczyn, które spowodowały jego wcześniejsze przejście na emeryturę, a drugi no, mówi o tym, że. No o czym mówi? Posłuchajcie w filmiku. Najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie w ten dzień, kiedy w tak wielu miejscach ludzie modlą się za chorych. My stajemy, prosząc, abyś dotykał naszych serc razem z Maryją, Aniołami Świętymi, uwielbiamy Ciebie, błogosławimy Ciebie. I u świętego Jana od krzyża czytamy, jest to wielka pociecha dla dusz widzieć, że ona nigdy nie jest bez Boga, choćby była w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce. Działaj w nas Jezu i spraw, abyśmy zawsze byli własce, żebyśmy mogli doświadczać na co dzień uzdrawiającej mocy sakramentu pokuty i pojednania. Amen. Posłuchajmy słowa. Wprowadza mnie przyjaźń między tobą a kobietą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Protoewangelia, jak ten fragment nazywają teologowie, bibliści, pokazujący zwycięstwo Chrystusa. Na drzewie krzyża. Już w księdze Genezis, już w księdze rodzaju czytamy o zwycięstwie niewiasty, potomstwa niewiasty, które depcze głowę węża. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że wąż jest, jak słyszeliśmy we wcześniejszym fragmencie dzisiejszego czytania, niesamowicie inteligentnym stworzeniem. On jest gotowy porzucić całe swoje ciało, aby głowę ocalić. Jezus uderza w to, co sprawia, że wąż. Traci wszelkie swoje moce. Mówiąc jeszcze inaczej, śmierci zostaje zadana śmierć. To jest powód do tego, że powinniśmy się nieustannie cieszyć. Naprawdę, z powodu zwycięstwa Chrystusa na, na krzyżu, my powinniśmy, niezależnie od tego, co dzieje się z nami, mieć radość wynikającą z faktu zmartwychwstania, nawet wtedy, kiedy cierpimy, nawet wtedy, kiedy doświadczamy odrzucenia, może szczególnie wtedy. Owoc Ducha Świętego, jakim jest radość, powinna nam towarzyszyć, no bo przecież zmartwychwstały daje nam nadzieję, daje nam światło na nasze życie, daje nam pewność naszego istnienia, yy, sensowności tegoż istnienia. No i ktoś powie, no dobra, Przegiędza, ale co z tego wynika dla nas? Moi drodzy, no jeżeli potomstwo niewiasty depcze głowę węża, to my mamy konkretne zadania. Tak, mamy deptać głowę węża. I Jezus, kiedy odchodzi, jak czytamy w końcówce 16 rozdziału Ewangelii świętego Marka, kiedy daje misję, to pokazuje znaki rozpoznania tego, kiedy mamy dojrzałą wiarę. Nowymi językami zaczną mówić. Jeśli co zatrutego by wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych kłaść będą ręce, będą deptać po głowach węży, będą deptać po, po Skorpionach. Jesteś zaproszony do tego, żeby iść w imię Jezusa do świata z dobrą nowiną. Widzicie, Czemu my robimy to spotkanie za trochę więcej niż miesiąc? To spotkanie, które będzie 21 marca. Czemu je przygotowujemy? Czemu, czemu ono jest owiane taką nutką tajemnicy? Gdzie to będzie? Jak to będzie? Kto nad nim będzie? Dlaczego jeszcze nie ma więcej szczegółów? No, wszystko dlatego, żeby nie chwycić. Tego, co wiecie, wąż pozostawi, potrafi pozostawić, żeby zdeptać głowę węża, to znaczy podjąć decyzje, które będą takie w konsekwencjach, że ewangelizacja przez te konkretne spotkanie będzie się dokonywała w sposób bardzo trwały i praktyczny wobec tych, którzy przyjadą, wobec tych, którzy zechcą w tym spotkaniu uczestniczyć. Ch chodzi nam o to, żeby Strategia, którą przyjęliśmy, ona była spójna z całym programem tego wydarzenia, nad którym siedzimy, żeby ona była tak mocna wobec tego wszystkiego, co jest przesłaniem wynikającym z Ewangelii, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Bóg przychodzi, żeby objawiać swoją chwałę i moc. No i yy, musimy wiedzieć o tym, że... Że ten, który jest naszym przeciwnikiem, zrobi wszystko, żeby nas poróżnić na różnych poziomach. Mianowicie, czytam w gazecie wyborczej, posłuchajcie stwierdzenia. Może hmm. Wam to zacytować. Tytuł tego artykułu jest: Biskup Dajczak rezygnuje z powodu depresji, arcybiskup Gondecki drwi z psychoterapii. Fragment. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę, mówi jeden z poznańskich zakonników: Nie warto iść do psychologa nad terapię, bo najważniejsza jest modlitwa. Dymisja biskupa koszeńsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka odbiła się szerokim echem nie tylko w kręgach kościelnych. Jednym z powodów jego rezygnacji na rok przed emeryturą były dwuletnie zmagania z depresją. Mówił o niej jasno, otwarcie w wywiadzie, jaki pojawił się na stronie Kurii. Najpierw była sprawa lękowa, która na szczęście minęła ale nie minęła sprawa ataków depresji, które nieraz są bardzo mocne. Powoduje to takie reakcje zachowawcze, uciekanie w zapomnienie i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym biskup. Podaję, podepnę zresztą pod tym filmikiem e, ten filmik cytowany przez Gazetę Wyborczą. No i teraz e, ktoś powie, no jak ksiądz chce z tego wybrnąć, z tego Załuku, który wydaje się być nie do przejścia. Moi drodzy, my nie walczymy przeciw ludziom. Ja nie wiem, dlaczego arcybiskup Gondecki w taki sposób powiedział. Naprawdę nie wiem, dlaczego arcybiskup Gondecki doprowadził do tego, że jego słowa są powszechnie cytowane w Onecie w Gazecie Wyborczej, czy na interi, czy w wirtualnej Polsce, czy też w mainstreamowych dużych stacjach telewizyjnych, jako słowa właśnie drwiny z psychoterapii. Jestem przekonany, że gdyby wiedział o tym, że tak to zostanie odebrane, yy, nigdy by tego stwierdzenia nie użył. Jestem przekonany do tego. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Ten, który jest naszym nieprzyjacielem, on robi wszystko, żeby wprowadzać podział. I my, jako ludzie, się temu poddajemy. Ja jestem przekonany także, jeżeli chodzi o redaktorów, no bo nie chcę przypisywać im złej woli, że zastawiając tych dwóch biskupów, pomijam kwestię czytelności, pomijam kwestię lajków, pomijam kwestię tego wszystkiego, co za tym idzie, jeśli chodzi o, o to, że jest to chwytliwy temat. Że wierzę w to głęboko, że jest jakieś poszukiwanie prawdy. Ksiądz naprawdę jest naiwny, niektórzy mi powiedzą. Wiem o tym, że niektórzy tak mi powiedzą. Ale wierzę w to głęboko, że tak samo jak biskupowi Dajczakowi, który przed tym wyznaczonym przez wiek emerytarny przejściem na emeryturę, przechodzi na emeryturę wcześniej, zależy na miłości do kościoła i dlatego mówi o tych rzeczach. O swojej depresji, między innymi jako jednym z powodów odejścia na emeryturę dlatego, że kocha kościół. Jak tak samo wierzę w to głęboko i mam takie przekonanie, że arcybiskup Gondecki dlatego, że kocha kościół, także próbuje się odnosić do, do modlitwy, do pracy nad sobą, do wymagania. Natomiast natomiast nie uwierzę, że jego Wypowiedzenie tych słów jest spowodowane jakąś chęcią zdeskredytowania psychoterapii. Trudno mi jest w to uwierzyć. Może jest to bardziej niefortunne stwierdzenie, albo nieprzemyślane. Oczywiście, co nam to pokazuje. Pokazuje nam to, jak wielki zasięg mają takie słowa, kiedy głowa Kościoła Poznańskiego wypowiadając takie słowa, no, powoduje to, że jest zamieszanie i co teraz dalej? No nie można oddzielić wiary od nauki. Jeżeli zaczynamy to oddzielać, to nie idziemy drogą, ym, która jest drogą Ewangelii. Może to dziwnie brzmi. Tak. O tym mówi święty Tomasz Zakwinu. Okej. Okay. <trym> Ktoś powie, no dobra, proszę księdza, to co możemy wziąć dla nas z tego wszystkiego, co ksiądz przytoczył. Słuchajcie, szukajmy wszędzie sposobu na budowanie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Nawet jeżeli będzie nam się czasem obrywało, nawet jeżeli czasem ktoś powie, spróbujmy yy, zrozumieć siebie nawzajem. No, bo z tego, co ja teraz mówię, no to wychodzi na to, że ja tłumaczę arcybiskupa Gondyckiego. Tak. Tak. Bo patrząc na jego życie, patrząc na jego troskę o Kościół, no, widzę mnóstwo momentów, w których, mm, no w których on pokazywał, że ten Kościół kocha i że ten Kościół jest dla niego ważny. No, a ten moment, ktoś powie, nawet z cytowanych redaktorów. Gazety wyborczej. No ten moment może jest po to, dla niego także, żeby ktoś, zostawiając te dwie sytuacje w tym samym dniu, bo to się praktycznie w tym samym czasie stało, dał szansę zobaczenia mu innej perspektywy, której on jeszcze nie widzi. Może tak. Ale bądźmy dla siebie wyrozumiali, bądźmy dla siebie życzliwi, szukajmy tego, co buduje. On tego serca życzę dzisiaj. A wtedy będziemy co? Miażdżyć głowę węża. To jest nasze zadanie. Dzisiaj znowu news, króciutki filmiku. Wydarzenia, które będą miały miejsce na spotkaniu 21 marca, będą wydarzeniami związanymi z okresem liturgicznym, który wtedy przeżywamy. Będą mocno wpisane w ten okres liturgiczny, bo nie chcemy się oddzielać od tego, co proponuje nam Kościół. Tym bardziej, że Maryja w tylu miejscach nawołuje do pokuty. Jak to? Ksiądz chce młodzież na pokutę. Wszystko w swoim czasie. Niech Was błogosławi Bóg Szef Mogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, kto nie zasubskrybował kanału lajkujemy, jeśli ktoś nie zalajkował jeszcze. W komentarzach dzisiaj Was poproszę, sam też wpiszę pieśni, którymi najczęściej chwalimy Boga, którymi uwielbiamy Boga razem może z Maryją, jeżeli, jeżeli ktoś takimi pieśniami też się modli. I chciałbym szczególnie do tych osób, które Chciałyby, żeby jakieś pieśni były na 21 marca użyte na tym spotkaniu, jest coraz bardziej ksiądz tajemniczy, żebyście te tytuły wpisali przede wszystkim, czyli piszecie datę 21.03.2023 i tytuł pieśni. Taką, z taką datą pieśń będę wiedział, że chcielibyście, że uważacie, że nawet nie wiedząc, co będzie na tym spotkaniu jeszcze, ciągle trzymam to w tajemnicy, żebyście taką pieśń zaproponowali. Wszystko powiem wam w swoim czasie. Dobra, jak Bóg da, do jutra.